Hej! Cześć wszystkim, witam was na moim kanale i dzisiaj mam specjalnego gościa, jest to Alan, czyli mój trener wokalny. Witam was bardzo serdecznie, kochani. No i zobaczcie, jak dzisiaj wygląda taka nasza typowa lekcja śpiewu, jak to tutaj się odbywa, jak ćwiczymy. No i mam nadzieję, że trochę lepiej też poznacie Alana. Dokładnie i moi drodzy, macie farta, bo Ada jest jedną z tych bardziej takich ciężko pracujących uczennic. Ona naprawdę chce się uczyć, ona naprawdę jakby robi progres z lekcji na lekcję, więc tutaj dzisiaj zobaczymy sobie, jak to wszystko wygląda. Jak przebiega taki proces lekcji właśnie, w tym przypadku z Adą. Najważniejsza rzecz, od której powinniśmy zacząć na samym początku śpiewania, to jest zawsze rozgrzewka. Tym bardziej, jeżeli na przykład śpiewamy rano, czy przy jakichś wcześniejszych godzinach, ważne jest to, żeby nasz aparat się troszeczkę rozgrzał. Tak więc zaczniemy od takich rzeczy bardzo prostych i będzie to taki przysłowiowy lip trill, czyli coś takiego. I zazwyczaj robimy to z Adą po to, żeby po prostu Ada poczuła się swobodnie, żeby tutaj się wszystko rozgrzało. Jak widzicie, tutaj latają nam usta. Ada, już pamiętasz, że nie powinno się tego robić tak, no tylko powinno się to robić lekko. Więc zaczynamy na początek lekko. Na kwincie. Powiem jeszcze, możecie sobie położyć tutaj paluszki, żeby przestrzenie pomiędzy dziąsłami a policzkami, żeby w te przestrzenie nie wchodziło powietrze. Możecie też taki lip trill zrobić bez paluszków, ale lepiej to zrobić z paluszkami, bo wtedy nie robicie sobie napięć. Jak robicie nie tak... Nie męczy się tak bardzo twarz. Dokładnie, jak robicie tak, też pojawiają się napięcia, a my chcemy jak najmniej napięć tutaj. Chcemy się śmiać teraz. Jeżeli czujecie, że idziecie wyżej i zaczynacie się zaciskać w gardle, to znaczy, że pewnie podciskacie sobie wszystko rejestrem piersiowym i żeby wam było lżej, to przejdźcie sobie na rejestr głowowy. Pamiętajcie, są dwa rejestry, jest piersiowy, głowowy. Piersiowy to jest tym, którym mówimy, a głowowy to jest słówka, więc możecie sobie porobić słówkę, jeżeli nie wiecie, jak złapać ten rejestr głowowy. Jak już złapiecie ten rejestr głowowy i poczujecie, że jesteście już bardzo wysoko, to właśnie przechodzicie na główkę i ten lip trill ma polegać na tym, że wszystko przebiega na takim bardzo dużym luzie. Idziemy dalej. Ważne jest także, co jest ważne tutaj, oddech, nie? Tak, oddychanie. Żeby wszystko szło tutaj do dołu, żebyśmy oddychali pełną pojemnością płuc. Tu mamy taki mięsień, który się nazywa przepona. Jest to taki poziomo ułożony mięsień, który sprawia, że jak oddychamy pełną pojemnością płuc, to on się troszeczkę tutaj bardziej ugina i wtedy nasze flaczki, to wszystko, które mamy tutaj, to wszystko, co mamy tutaj, rozszerza się na zasadzie takiej piłeczki. O, witam mojego psa. Dobra. My sobie trochę tak pooddychamy. Dokładnie, więc jak chcecie sobie to zobrazować w jakiś sposób, to wyobraźcie sobie, jeżeli macie pieska, to pewnie go puszczaliście gdzieś na łączkach i widzieliście, jak on lata sobie po tych łąkach, to widzicie, że ten brzuch tam mu chodzi. To wam też ma chodzić w taki sposób, tylko na samym początku spróbujcie to robić trochę wolniej, wtedy będzie łatwiej. Więc zaczniemy sobie na podstawie czegoś takiego robić właśnie to ćwiczenie, które ty już znasz, które polega na tym, że na tercji sobie zrobimy. Wa, ha, 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 we, he, 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 wo, ho, 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 ho. Trochę drżej. Wa, ha, 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 we, he, 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 wo, ho, 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 ho. Ada jest taką uczennicą, która, ja wiem, że jak jej coś powiem na lekcji, to ona przychodzi do mnie na przykład za tydzień albo za kilka dni i ona robi progres, bo ja wiem, że ona pracuje w domu. Jeżeli myślicie, że jak przyjdziecie na zajęcia, to ktoś wam walnie magiczną różdżką i nagle będziecie już wszystko umieć, to nie, moi drodzy, jesteście w błędzie. Trzeba też pracować w domu. Właśnie, to jest bardzo ważne, ponieważ to nie jest tak, że przychodzimy na lekcję śpiewu i tylko i wyłącznie na tej lekcji ty mnie uczysz śpiewać i ja więcej w domu już nie ćwiczę i w ogóle to się samo stanie, samoistnie, że wow. Dokładnie. Ale codziennie przynajmniej staram się chociaż chwilę pośpiewać, jak już się trochę pomówię, rozgrzeję, jakby nie czuję się aż taka spuchnięta rano, to staram się chociaż troszeczkę pośpiewać, tak nawet cichutko, żeby nikt nie słyszał, ale pośpiewać i to naprawdę dużo, dużo daje. Pomruczyć sobie. Tak. Pamiętajcie, że to nie jest tylko domena osób, które zaczynają się uczyć śpiewu, tylko też domena osób, które śpiewają już zawodowo. Jeżeli zrobią przerwę sobie na kilka tygodni na przykład, bo sobie pojadą na długie wakacje, to też potem muszą trochę rozruszać swój cały organizm do tego powrotu takiego śpiewanego, nie? Trzeba ćwiczyć cały czas. Trzeba ćwiczyć, dokładnie. My teraz się skupimy na podparciu. Podparcie to jest coś takiego, co pozwala nam podtrzymać jakiś wyższy dźwięk albo ogólnie
ogólnie sprawić, że nawet dźwięki w naszej średnicy będą brzmiały po prostu pełniej, bo będziemy w bardziej umiejętny sposób regulować przepływ powietrza. Teraz zrobimy ostatnie ćwiczenie i przejdziemy do śpiewania. A teraz sobie po prostu przejdziemy przez całą naszą skalę, dobra? Dobra. Zobaczymy jeszcze, jak główka ci, czy jest dobrze, tam, czy dobrze ci działa. Jeżeli nie, to sobie zrobimy właśnie słówka, o których tam wcześniej wspominałem. Dobra? Dobra. Pamiętajcie też, żeby nie być tak bardzo samokrytycznym wobec siebie. Zmienia? Tak, samokrytycznymi wobec siebie, bo nie zawsze się wszystko udaje na samym początku, a na samym początku często jest bardzo źle, ale to nic złego, ważne jest to, że ćwiczycie, zaczynacie ćwiczyć i wiecie, małymi kroczkami idziecie do przodu. Jak wam się coś nie udaje, jak się wkurzacie, to kilka głębokich oddechów, przestańcie to robić na kilkanaście minut i wróćcie i spróbujcie jeszcze raz. A jak nie, to następnego dnia, jak nie, to następnego. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, dokładnie, a któregoś dnia załapiecie. Ostatnie ćwiczenie. I ja lekko. I ja. 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 I przez to ćwiczenie niwelujemy zbyt dużą ilość powietrza, którą czasami w głosie możemy mieć. Jeżeli u siebie macie coś takiego, że często słyszycie, że ten głos jest taki przepowietrzony, powiedzcie po prostu literkę I. I. I zazwyczaj jest z przodu. Żeby to zamienić na inną samogłoskę, wtedy róbcie na przykład coś w stylu I ja. Myśląc o tym, że cały czas robicie I z tyłu głowy, przechodzicie na A, albo na E, albo na O. I próbujecie zatrzymać ten dźwięk, żeby on był cały czas z przodu, żeby on cały czas tutaj z przodu się odzywał. Da się to wyczuć i wiem, że to potraficie zrobić. No i co? Przechodzimy do rzeczy. Tak, ale jeszcze zanim może zaczniemy śpiewać, to chciałam się pochwalić. No zrobiliśmy coś. Sprawda, nie pokażemy tego na kamerze, ale puszczę ci teraz i nagramy twoją reakcję. Nie zdradzając niczego, musisz powiedzieć, czy ci się podoba, dobra, co sądzisz, więc... Czyli to ja będę tylko słyszał. Znajomi, rodzina i przyjaciele. Okej, dobra. No ja się nie mogłem doczekać, szczerze mówiąc, i czekałem na to, aż Adam mi tutaj zaprezentuje jakiś swój autorski kawałek. Co prawda to nie jest nic jeszcze skończonego, to jest jakby zrobione bardzo na szybko w 4 godziny od zera. I to są na razie takie wstępne linie, jakby przypadkowe słowa, ale... Dobra. Jakby... A, czy taka rybka? Ta fajne, w ogóle ty masz, wiesz, taką, w głosie masz trochę takiej, jak bym to powiedzieć? Dużo powietrza! Nie, takiej sensualności, takiej trochę namiętności, nie? I to tutaj słychać. Mówiłaś, że robisz to taką właśnie lekką główką, ale tam w większości te główne momenty są fajnym piersiowym głosem, który jest taki właśnie trochę napowietrzony, ale to dodaje takiego fajnego klimaciku, jest super, podoba mi się. Dziękuję. Także, moi drodzy, Ada chciała, żebym zaproponował jakiś utwór, który mogłaby sobie tutaj zaśpiewać. I pomyślałem, z racji tego, że Ada ma taką specyficzną, sensualną bardzo barwę, która oddaje takie, że tak powiem, melodię namiętności! To pomyślałem, że coś takiego właśnie subtelnego by też bardzo się zgadzało, że tak powiem, z barwą Ady. I pomyślałem o piosence Selena Gomez, którą na pewno znacie, jest to Lose You to Love Me. Znam, kojarzę, lubię, tylko niekoniecznie znam słowa, więc będę się posiłkować telewizorem z tekstem. Dokładnie. Więc może damy radę, przepraszam za mój angielski, nie jestem jakaś super, nie wiadomo jaka. Damy radę.
I ten cudowny dźwięk, muszę o tym powiedzieć. Ha. Moi drodzy, pamiętajcie, jak idziecie na konkurs jakiś wokalny, to zawsze wycinajcie te syncing na samym początku, te Często jest tak, że dzieci przychodzą na konkursy wokalne i to zawsze rozbrzmiewa, jak one już wejdą na scenę i czekają te 10 sekund. Ja się boję, że ja będę krzaczyć strasznie i będzie siara. No to będzie nauczka też dla naszych oglądających, że każdy popełnia błędy, nikt każdy nie jest idealny. Każdy ma czasem gorszy dzień. Pamiętam, że swoją pierwszą piosenkę nagrywałam nawet bez żadnej rozśpiewki, bez żadnych lekcji śpiewu i nagrałam ją i zrobiła 7 dokładnie. Milionów. Dokładnie. Więc... Dokładnie. Więc próbuję dalej. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest. I saw the signs and I ignore it. Rose-colored glasses all distorted. Tutaj już trzeba trochę mocniej. We always go into it blindly. I needed to lose you to find me. I needed to hate you to love me, yeah. To love, to love, yeah. To love, to love, yeah. To love, yeah. I needed to lose you to love me, yeah. To love, I love, yeah. To love, I love, yeah. To love, yeah. I needed to lose you to love me. Ale dobrze było, tylko że... Troszeczkę się brudka podnosiła. To jest bardzo taki, trudno to wypracować, takie przyzwyczajenie. Brudka się trochę podniosła do góry, nie? Więc najlepiej, żeby była w pozycji neutralnej, bo jak się podnosi, to tutaj się wszystko spina. Mm. Więc pamiętajcie o tym. Ja się cała spinam, a się cała denerwuję. Spoko. Kiedyś nadejdzie ten dzień, gdzie będę śpiewała na luzie. Na luzie. I kiedyś nagram taki film, że już śpiewam na luzie i będę mogła tak, chcę zaśpiewać jak chcę. I tak kiedyś będzie, zobaczycie. Idziemy dalej. Kolejna rzecz, którą chcę ci jeszcze powiedzieć. Lose you to love me. Lose you, żebyś dała trochę więcej przestrzeni w środku, nie? Będzie u, ale będzie u. Patrzcie, jaka jest różnica. U. Wystarczy troszeczkę bardziej otworzyć buzię w środku, spuścić trochę brodę do dołu, wtedy jest więcej przestrzeni, to u bardziej rezonuje, jest bardziej dźwięczne. Więc pamiętajcie też o tym i łatwiej się śpiewa na wysokich dźwiękach właśnie takie jak u, jak i na przykład, jak jest bardziej otwarte. Like it was easy, made me think I deserved it. In the thick of healing. Yeah! Yeah. Dobrze, dobrze, je było dobrze. To love, to love, to love, I love, yeah, to love, yeah. I needed to lose you to love me, yeah. To love, I love, yeah, to love, I love, yeah, to love, yeah. I needed to lose you to love me, yeah. Zmieniamy repertuar. Dokładnie, teraz coś polskiego. Tak mało jest. Margaret śpiewa to na, kończy na samogłosce, a ST jest tylko dodatkiem. Nie róbcie tak mało jest. Nie jesteście wężem, tylko tak mało jest. Jeszcze raz. Tak mało jest. No. Tak mało jest pomiędzy nami spraw. Znudzona ja mówi umyj sprzątnij z gaz. Bo przecież nie jest aż tak, byle jak wczoraj świat był nasz. A teraz byle być, byle trwać, byle jak odliczam końca dnia. Dobrze. Pułapce ciał. I trochę jakbyś płakała. Takie, słuchaj, pomyśl sobie, że chcesz to takim trochę płaczącym głosem zrobić. Wtedy się trochę podniebienie miękkie podniesie i będzie takie okej. Pułapce ciał, a pożar się Boże zdań. Kolejny raz uciekam, biegnę, gnam. Tylko właśnie fajnie by było, jakbyś ty to zaśpiewała pierwszą z racji, że to nie jest moja tonacja, okay. To ja będę śpiewał, to ja śpiewam głową, nie? Ale ty jakbyś tak, takim sążną pierwszą jakbyś zaśpiewała, okay, bo dobrze. Postaram się. Zobaczymy, czy... zobaczymy, jak to ci wyjdzie. Chcę czegoś naprawdę! Jeszcze raz spróbuj. Dobra. To jest wysoko, więc wiecie. Chcę czegoś naprawdę, na niby już nie. O, dobrze.
dobrze i zgasłaś. Fajnie, że zgasłaś pod końcówkę, że to jest takie, wiesz, wołanie jakby o pomoc, a potem troszeczkę schodzimy i jakby tracimy to życie, z nas uchodzi, jak w tej piosence, nie? Właśnie ja mam problem, bo teraz jakby uczę się tak, żeby wbić się w ten dźwięk, a dopiero później wchodzą te wszystkie uczucia, które chcemy przekazać. Tak, tak, tak. Bo na ten moment śpiewasz tak bardzo postawionym, takim mocnym głosem, a tutaj warto troszeczkę w tej piosence różnicować i dać trochę... Pobawić się tymi właśnie uczuciami. Dokładnie. Emocje są bardzo ważne. Nie popełniajcie tego błędu, jaki ja popełniałem, pamiętam, jak byłem w gimnazjum, i u was już nie ma gimnazjum, możecie nie wiedzieć, co to jest, ale kiedyś było coś takiego. No i ja czasami śpiewałem piosenki po angielsku, na przykład nie wiedziałam, o czym one są. Ja też tak miałam. Tak, i to jest, wiecie, i to... I dopiero w latach masz takie, o tym to no jest! No właśnie, i wiecie, ja na przykład śpiewam te same piosenki teraz i podchodzę do nich zupełnie inaczej i one brzmią zupełnie inaczej. Jak wiecie, o czym śpiewacie, jak wkładacie w to serducho, to to brzmi dużo lepiej. Także... Jestem z ciebie dumna, że to wyciągnęłaś. Na razie jesteś trochę taka, wiesz, napięta, bo jeszcze nie czujesz się pewnie na tym dźwięku, ale to jest bardzo wysoki dźwięk. Bardzo fajnie, że ci się to udało. Wiecie, nie każde nuty są dostosowane do każdego człowieka. To też jakby było pisane przez Margaret, chyba ta piosenka była pisana razem z Margaret, ale i dla Margaret, więc ludzie, którzy to pisali, robili to pod jej wokal. Więc jeżeli na przykład nam to nie wychodzi, to nie znaczy, że że wy nie umiecie czegoś, czy to jest źle. No taką macie naturę głosu i wtedy możecie sobie zmienić lekko melodię i zaśpiewać taką, która będzie bardziej wam odpowiadała. Będziecie się w niej dobrze czuć, a też może nawet wyjść to lepiej niż oryginał, więc zobaczmy, czy dasz radę. Jest aż tak! Jest aż tak! Z piersi? No. Spróbuj ze mną. Dobra, raz, dwa, trzy. Jest aż tak! Prawie ci udało. Jest aż tak! Jest aż tak! Tak jest, zrobiłeś. Jest aż tak, byle jak wczoraj świat był nasz. I zróbmy tutaj już niżej. A teraz byle być i byle trwać, byle jak odliczą końca dnia. Do nocy by doczekać gwiazd. Ale zrób. Do nocy by doczekać gwiazd. To jest piosenka o cierpieniu, wiecie o tym. I byle jak... I już po prostu cię nie ma, nie? Jak tak znikasz. Śpiewasz porównanie do mnie, to jest tak, wiecie. Nie. Ja to już jestem, wiecie, weteran. Weteran nie, tak, ale... I pamiętajcie też, że jeżeli ten moment, na ten chwilę przerasta wasze możliwości, możecie zaśpiewać jest aż tak, bez tego tak. Można sobie coś usunąć, można zmienić melodię. Bawić się tam. Wczoraj świat był nasz, byle jak odliczam do końca dnia. Można sobie zmienić, można bawić się rytmem, można inaczej sobie frazować, można to zupełnie zmienić tak, jak wam się będzie podobało i tak, jak wy będziecie czuli, że to bardziej was odzwierciedla na przykład. Więc próbujcie sobie, testujcie. Bo przecież nie jest aż tak, byle jak wczoraj świat był nasz. A teraz byle być i byle trwać, byle jak odliczam końca dnia. Od świata odważę się chcieć, chcieć czegoś naprawdę, na niby już nie. Dobrze. No dobrze, słuchajcie, więc tak wyglądają nasze poczynania muzyczne, tak to wygląda u nas. Ja się wstydzę, Alan próbuje mnie pocieszyć, ja też. Może Alan jeszcze poprowadzi nam kiedyś lekcję śpiewu, taką prywatną dla nas. Dokładnie. Na kanał. Więc koniecznie dawajcie znać w komentarzach, jeśli lubicie takie odcinki, czego chcielibyście, żebym się następnym razem pouczyła. A jeżeli chcecie, to też zapraszam do siebie na zajęcia, odzywajcie się do mnie. I oczywiście, w dole macie informacje wszystkie do Alana, kanał Alana Ale też macie na dole. W opisie tutaj też wam się wyświetli, też jestem na jednym filmiku u ciebie na kanale. Jednym czy na dwóch? Właśnie już nie pamiętam. Jednym. Ale jest też filmik z Alana na kanale. Więc jestem dzisiaj trochę więcej razy na kanale. Tak, u mnie jest Alan więcej na kanale, więc koniecznie wbijecie. No i do zobaczenia i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa! Pa.